Witam serdecznie, słuchajcie. Będzie to bardzo krótka, że tak powiem, króciutki odcinek, ponieważ prace nad odbiornikiem tym na fale, na VHF właśnie trwają. Sobie tak przy dniu wolnym postanowiłem coś tutaj wymodzić. Zaraz zobaczymy jedną rzecz tylko. Okej, będzie widać. No i teraz tak. Nie będziemy robić w ogóle tego wszystkiego na tej płytce. Ja ograniczam w tej chwili tutaj, jak widać, o to, tą część. Już praktycznie używam tylko scalaczek. Używam, tutaj dorobiłem sobie generator heterodynki do FM-u. Tu mamy tylko dopasowanie, zostawiłem tranzystorek dopasowujący filtry, bo są dwa filtry 10,7. Z tego co wybadałem, to od częstotliwości generatora jest odejmowana pośrednia 10,7. Wyrzuciłem już cały układ wzmacniacza wejściowego z anteny. Ograniczam do minimum. Słuchajcie, i jest na tej zasadzie, że efekt jest taki. Tu mam głośnik, może być głośno. Troszeczkę przyciszmy. Patrzcie, jak heterodynka... Działa, nie? Czekajcie, zasilanie muszę trzymać. Nie wierzycie, że to? Wierzycie. Dobra, kwestia jest zrobienia w ten sposób tego. Tu nawinąłem ceweczkę zamiast kwarcu, wstawiłem, tutaj podmieniłem kilka kondensatorków, tak żeby sobie to dostroić na razie do standardowego UKF-u 88108, ale będzie to całkowicie przerobione, będzie VariCap. Ten scalaczek CD2003GP jest to scalaczek AM i FM. Ma możliwość podstawienia dwóch generatorów, czyli jeden generator będzie fali VFO albo VCO, nie no VFO będzie, bo będzie to miało syntezę, słuchajcie, LM. Już mam w głowie taki mini projekcik, w sumie będzie scalaczek wzmacniacza. Scalaczek stabilizatora, no to standard musi być, bo będziemy za Atmegę też będzie. Momencik, żeby wszystko, nie wszystko na raz. Po kolei, MC wzmacniacz, scalaczek, na którym będzie wykonana cała część radiowa, czyli CD2003. On ma dwa generatory, dwie przemiany. Co jeszcze może mieć on... Znaczy ma dwa miksery, ma automat gain control na AM-ie, czyli możemy sobie zrobić na pasmo lotnicze pełny odbiornik na pasmo lotnicze z wykorzystaniem amplitudy i z wykorzystaniem dwóch przemian częstotliwości, bo ma dwa miksery wewnątrz. Zresztą zaraz zobaczycie w tej chwili na schemacik na notę katalogową i jak tutaj widzimy ma tak dwa wzmacniacze wejściowe od dwóch, od AM-u i od FM-u, dwa mieszacze, dwa oscylatory AM-FM, przełącznik między AM-FM, detektor lub modulator AM, czyli mamy full opcję odbiornika radiowego. I AM, i FM. Automatic Frequency Control też ma do FM-u. I AGC, czyli Automatyczny Gain Control, czyli... czyli Gain Control, czyli siłę wzmocnienia w AM-ie. No i teraz tak. Postanowiłem zrobić odbiornik AM SSB na tym scalaczku, ponieważ... Drugi generator amplitudy AM-u wykorzystamy jako BIFO i mieszacz wykorzystamy jako BIFO, BFO, czyli drugą przemianę częstotliwości.
Oczywiście w AM-ie, możliwość AM-u, bo on ma też detektor AM-u, ten scalak, tak samo i ten, bo są dwa takie piękne scalaki. I będziemy mieli tak, AM do częstotliwości, będziemy mogli sobie przełączać AM lub SSB. Dołożymy filtr 10,7, jak tutaj mamy, no to zrobimy filtr SSB, przełączany, tylko że to już będzie nie proste radio, bo proste radio w FM-ie to bym mógł tutaj zmieścić w pudełku zapałek na tym stalaczku, złożyć na takim stalaczku. Ale zrobimy taki ala skaner, tylko też, no, skaner. No i teraz tak. Część audio, część radiowa, do tego dojdzie LM7001, czyli syntezer częstotliwości. Dojdzie do tego Atmega 8, która będzie zarządzać tą częstotliwością. Tego oscylatora, który tutaj zrobiłem. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Chyba nie widać. Tu jest, jest ceweczka nawinięta. O, tutaj. Tutaj mam trymerek dostawiony, żeby było można czymkolwiek dostroić. Słuchajcie, prototypuję w tej chwili na tej płytce od tego mikrofonu. Słuchajcie, no, jakby to wam powiedzieć. Gra! Nic, chociaż nie można nic powiedzieć na temat muzyki w tym radiu, ale to nieważne. O ile YouTube nie wytnie, będzie ok. Dobra, króciutko, szybko na temat. Fajny scalaczek był w tej stacji, także podziękowania dla dobroczyńcy, że tak powiem, o tę stację. Dzięki. Pozdrawiam. Zrobimy bardzo fajny, przyjemny, na małej płyteczce odbiornik. AM na pasmo lotnicze, a potem na pasmo 2 metry SSB. Czyli po prostu będziemy mogli sobie słuchać krótkofalowców na paśmie 2 metry SSB. A jak się postaramy jeszcze, to jeszcze zależy, jak sobie tam rozpiszę te oprogramowanie, słuchajcie, w Atmedze, bo mam już takiego ala półgotowiec, program zrobiony w Bascomie, który już wcześniej tam był używany do różnego rodzaju, tam nie wiem, nawet nadajniczków tych pirackich na UKF. Po prostu jeśli tam mi się uda zrobić w ten sposób, że bo ta synteza LM7001 ma krok w FM-ie, ma krok minimalny 5 kHz i trzeba, później będzie trzeba zrobić takiego RITA regulowanego na gałce plus minus 5 kHz. Albo plus minus 2,5 chociaż, żeby był, nie no, plus minus 5 robić, jak już robić, to robić dobrze, żeby było można sobie dociągać kwart syntezera przez te 5 kHz, bo nie dam rady napisać, znaczy nie da rady obsłużyć tę synteza kroku 1 kHz, chyba że krok 1 kHz w AM-ie, czyli od razu spada częstotliwość tej syntezy, czyli tam chyba maksymalnie do 30 MHz. Jakoś tak. Dobra, dzięki za obejrzenie. 7001, no nie wiem, zobaczymy. Może jeszcze jakiś inny syntezer się uda tutaj podstawić pod ten program i tam go dopisać. Ale chciałbym, żeby to było właśnie na pasmo lotnicze. No i nie tylko, no. Słuchajcie, no mały, fajny scalaczek, dosłownie kilka elementów, koło, dwie ceweczki i już radyjko gra. Siedzisz na grodzie, tak, ty myśli tutaj o robocie, bo idzie. No i disco polo. Dobra, pozdrawiam, do następnych odcinków. Tak sobie usiadłem przy niedzieli. Nie robię na zarobek, także mogę, nie? Dzięki. Oczywiście dzięki za poświęcony czas. Pozdrawiam.